Tatry to najwyższe w Polsce góry. Patrząc na mapę, znajdziesz je bez problemu. Znajdują się na południe od Krakowa. Jak widzisz, nie są to tylko niewielkie wzniesienia. Szczyty są strome, pozbawione roślinności. To krajobraz wysokogórski. Przez długi czas był to teren odwiedzany jedynie przez pasterzy, myśliwych oraz zbójców i uciekinierów. Pod koniec XIX wieku największe miasto Podhala, Zakopane, stało się modne. Zaczęto więc budować nowe domy. W 1890 roku w Zakopanem zamieszkał Stanisław Witkiewicz, artysta, malarz i architekt. Zafascynowany architekturą i sztuką Podhala zaproponował nowy styl, zakopiański. Jako pierwsza powstała w 1893 roku Villa Koliba. Styl się spodobał i już wkrótce pojawiły się kolejne budynki tego typu. Villa Okrza, Villa pod Jedlami i wiele innych. Budynki w stylu zakopiańskim były drewniane, zbudowane z płazów, czyli przeciętych wzdłuż pni drzew. Zazwyczaj piętrowe. Powstawały na wysokich podmurówkach z łupanego kamienia. W podmurówce umieszczano okna z łukowymi nadprożami. Dach kryto gontem, czyli małymi deseczkami. Pod okapem, czyli wysuniętą częścią dachu, Witkiewicz projektował werandy. Charakterystycznym zdobieniem były słoneczka, czyli promieniście przebite wąskie listwy. Uważano wówczas, że na Podhalu przetrwała dawna polska architektura. Styl zakopiański uznano stylem narodowym, a jego stosowanie – działaniem patriotycznym. Dlatego budynki w stylu zakopiańskim powstawały także z dala od Tatr. W Głębokiem, obecnie na Białorusi, w Augustowie, w Sosnowcu, a także w Konstancinie, Aninie, Łodzi i wielu innych miejscach. Nie wszystkie przetrwały do dzisiaj. Styl zakopiański zaczął znikać jeszcze za życia Stanisława Witkiewicza. Nie znalazł się godny kontynuator jego dzieła. Do tej pory jednak można je podziwiać w Zakopanem i na Podhalu. Villa Koliba jest siedzibą Muzeum Stylu Zakopiańskiego, oddziału Muzeum Tatrzańskiego.